Cześć, jak pewnie wiecie, niedawno wbiłem 1000 subskrypcji, a na chwilę nagrywania tego filmiku to mam już 1100, tylko że jestem zjebany i nie nagrałem wcześniej specjalu. Jak pisałem na karcie społeczności, byłem po prostu pewien, że to zajmie wam dłużej niż kurwa 2 dni i oprócz tego, że oczywiście jestem szczęśliwy, to muszę tak z partyzanta wyskoczyć ze specjalem, także dzisiaj uznałem, że pokażę wam, jak to wszystko się zaczęło na moim kanale, bo wiecie, on ma 7 lat i to nie było tak, że ja dopiero niedawno zacząłem wstawiać filmiki czy coś, tylko od 2016 wstawiałem gówno content praktycznie co chwilę, także tego jest masa. I uznałem, że dzisiaj pośmiejemy się z tego, jak bardzo zjebany byłem. Przygotowałem dla was 7 totalnych klasyków Pawła Artura. Filmy, które sprawiają, że chcę zniknąć z powierzchni tej ziemi. Okej, więc pierwszy filmik, który chciałem wam przedstawić, to jest jak zrobić wyrzutnie TNT. Poradnik. Więc to mój pierwszy filmik do początkujących. Mam nadzieję, że nie ostatni. Jak zrobić wyrzutnie TNT. Sorki za jakość, 7 łapek na wstęp poranny. Gdzie? Szczerze to nawet nie jest taki gówno filmik, to jest nostalgiczny filmik dla mnie, bo ten filmik pomagała mi nagrywać moja mama. Znaczy trzymała telefon na ekranie, a ja robiłem wyrzutnie TNT. Że... Zobaczmy jak strzela. Wow! O kurwa! Oho, napisze coś. I? Takie? B nie mogę znaleźć. Robi, wyżu. Nie. 7 łapek w górę. Papa. O kurwa, ja tu... Tu rozkaz 7 łapek w górę. No, więc widzicie, tak się zaczynało YouTube'a. Był to filmik nagrany 4 września 2016 roku. Czyli... Możliwe, że cię jeszcze wtedy na świecie nie było. Ale to, jeżeli myślicie, że to był dobry poradnik, że popisałem się swoimi umiejętnościami informatycznymi, to jeszcze gówno wiecie, bo pojawił się filmik... O Boże... Poradnik... Jak zmienić nazwę kanału? Jest to poradnik dla osób, które są tak kurwa głupie, że nie wiedzą, że trzeba kliknąć kurwa 2 przyciski. Czy subskrypcja maraton, ok? Zmienię nazwę kanału, tak czy nie? Napiszcie. Widzicie, kiedyś się robiło maraton za kurwa na 10 subów, nie? A teraz mam problem zrobić specjal na 1000. Cześć, witajcie w najnowszym poradniku. O Boże. Gdzie będziemy zwiedzać kanał kolegi. O Boże, ja nie wiem, czy ja mogę to pokazać. Patrzcie, wybiło 7 subskrypcji. Zapraszam do subskrybowania kanału, ponieważ jak zasubskrybujecie, wtedy już się pojawi mały maraton, który będzie trwał 2 tygodnie. No way! O kurwa, ja nie wiem, czy ja mogę to... tu będą odcinki i vlogi. Co to za filmiki ja miałem? Odcinek informacyjny? To jest Lost Media. Odcinek informacyjny to jest oficjalnie Lost Media, bo ja chyba to jest jedyny filmik, który usunąłem. Otwieramy manekina i szczoteczkę. Tego filmiku wam nie pokażę, bo... Bo chcę mieć jeszcze życie prywatne. No to... wiem. Oczywiście ja tak nie zmieniam, tylko pokażę, o. A, dobrze, bo już się kurwa zestresowałem, że zmieni, serio. Krok w bok i wbijamy na kanał kolegi, jak obiecałem. O kurwa. To nie był dobry poradnik, Paweł, to był chujowy poradnik. Dlaczego nie ma filmów? Ja pierdolę. Pocięcie. Się z wrażenia, kurwa, telefon mi spierdoli. Słuchajcie. No. Położyłem na chwilę tak telefon. A ci się spierdolił. No i przy okazji chodzimy sobie na Minecrafta Bizyczu. Co się kurwa dzieje? Czy ja byłem autystyczny? Ja nie wiem, co ja robię w tym filmiku. Co się dzieje? I cięcie, bo. No, ludzik? Podłogi nie mogę. Cięcie, bo podłogi nie mogę znaleźć, nie wierzę. Cięcie, bo podłogi nie mogę znaleźć. Ja byłem serio kurwa restart od kiedyś, zajebisty. Losowanie. Tu mam takie 2 oto karteczki na moim monitorze. No nie na moim monitorze, trzymam. Co się kurwa dzieje? Co się dzieje? To pa. Pa. Papa,
do subskrypcji. O, ciemno tak w moim pokoju. Przy mojej super półce, gdzie jest manekin. Co to kurwa? Ja tego nie pamiętam już. I w ogóle przy tym całym moim pokoju. Nowymi mebelkami. Ja pierdolę. Teraz pokażę wam, jak zrobić animację, bo wiecie, mamy wiele młodych aspirujących osób, wiele młodych osób i oni nie wiedzą, co chcą w życiu robić, ale widzicie, w 2018 już roku, czyli dwa lata później, zrobiłem poradnik. Jak zrobić animację dla tych właśnie osób. Obejrzyjmy ten poradnik. Cześć, tutaj Balkon Royal. Dzisiaj pokażę... Kto? Cześć, tutaj Balkon Royal. Dzisiaj... O kurwa. Widzicie, to jest właśnie powód, dlaczego ja się nazywam Paweł Artur, kurwa, bo ja zawsze miałem tak chujowe niki, że poddałem się już później i nazywam się Paweł Artur. Wracamy na kanał, będą odcinki z Call of Duty'ów. Nie, Call of Duty'ów będą odcinki, mamy to widzowie. Żeby zrobić animację z klockami Lego, potrzebny nam są ludzik i na przykład ja na Kasię na planszę. Wow! Kasię na planszę. Ja pierdolę. O mój Boże. Ludzik? Jeszcze raz. I na przykład ja na Kasię na planszę. Nie mogę w to uwierzyć, kurwa. Ja to obejrzałem i uznałem, że to było serio, kurwa, dobra i to zostawiłem w filmie. Jezu święty. Jak widzicie, mamy go tutaj postanowionego. Postanowionego mamy. Teraz co trzeba zrobić? Trzeba zrobić oczywiście tak. Aaa, wszystko jasne, ty. O mój Boże. O mój Boże. Kurwa, coś fokusa złapać nie mogłem. Jak widzimy, nasz ludzik już tutaj przewędrował sobie. Pamiętajcie, że każdy ruch ludzika to jest jedna sekunda. Mogą być i dwie, jeśli ktoś nie ma wyczucia. Ja pierdolę, ja się czuję, jakbym kurwa klocucha oglądał, naprawdę. Podobał, proszę cię o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji. Ale ja się niczego nie dowiedziałem w ogóle. Teraz pokażę wam banger. Prawdziwy banger, na chwilę nagrywania tego filmiku to jest mój do tej pory najpopularniejszy film. Jeśli myślicie, Paweł, czy to film z FNAF-a? Z Call of Duty? Z Minecrafta? Nie. Na pewno nie zgadniesz. A jeśli pomyślałeś, zrób z kasztanów odcinek pierwszy, gdzie robię pierdolonego jeżyka i ślimaka z kasztanów i ma 8000 wyświetleń, to gratulacje, zgadłeś. Dzisiaj robimy jeżyka. O. Jeżyka? Kasztana, no Boże. Ja pierdolę, to nie jest żołądź! Ja naprawdę w wieku 8 lat nie umiałem rozróżnić kasztana i żołędzia. Ja byłem naprawdę spierdolony. Żołędzia. I posłuchajcie, seria będzie się nazywała przez całą... przez cały ten tydzień będzie seria, tak? Aha. O. Przez cały ten tydzień, a potem robimy przerwę jedną dniową, bo pewnie się kasztany skończą. Ja wam powiem taki quick spoiler, kurwa, że drugi odcinek się nigdy nie pojawił. Może trochę nie widzicie. Banger, absolutnie. Ale ja... Ja pierdolę! Może wy nie widzicie, ale ja widzę. A i chuj wam w dupę, jeżeli chcecie się nauczyć, jak zrobić z kasztanów odcinek pierwszy. Ogień okay. Fuj. Zrobię takie trochę ciutkie cięcia, ponieważ coś jeszcze zrobię, okej? Okay. Ale to i pokażę, pokaż. Jak to będzie wyglądało. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. To git! Wow. Okej, okay, powiedziałam git, ale chciałam powiedzieć gites, ale no wiem. Ja się naprawdę czuję, jakby oglądał kurwa typowy filmik klocucha. Ja naprawdę nie mam pojęcia, o czym ja pierdolę momentami. Jeśli chcecie więcej, to pod filmem ich będzie co najmniej 5 łapek w górę. O kurwa. Mam 100 pomysłów i to... dzisiaj może się pojawi odcinek Stanki Online. Się rozjebało. Skorupy. Posłuchajcie, pa. Ale czekajcie, jeszcze chwilę się popatrzcie. Kurwa, napraw tego ślimaka! Jeszcze raz. O. Ślimak, nie rzucaj skorupy. O. O.
Koniec filmiku. To był content, który zasługuje na 8000 wyświetleń. Więc teraz pokażę wam filmik, który był trochę bankerem, nie będę kłamał. 1500 wyświetleń? Niektóre filmy teraz tyle nie robią. W każdym razie, o co chodzi? Jak poprawisz FNAF UC na telefon? How to download FNAF UCN Mobile. Więc to były czasy, czyli bardzo zamierzchłe 2018 rok, kiedy UCN nie był przyportowany jeszcze na Androida przez Clickteama i były fanowskie wersje. Ja pamiętam, że zobaczyłem to na swoim komputerze i pobiegłem na górę, zamknąłem się w pokoju, cały zdyszany i zacząłem nagrywać poranik. I to jest absolutnie najgorszy kurwa poranik, jaki w życiu nagrałem, a nagrałem ich kurwa trzy. Z tej strony VR. Dzisiaj pokażę Wam, jak pobrać się w UCN-a za darmo na telefon. Pokażę Wam, że to nie fake ani nic. To jest prawdziwy UCN na telefon. A teraz ja sobie, posłuchajcie, odinstaluję. Aj, pierdolę. Ja Tak? się poświęcałem kiedyś dla swoich widzów. Myślę, że zagraniczni widzowie też to Nikt ja kurwa obejrzą. nawet normalnych widzów nie miałem z Polski, Ale nie? dobrze. Ja miałem na telefonie. Skins FNAF Standoff, Stick War Legacy, Stick Mangan, Ucen, Who Dos, Zgładź Pro. Nie zagram, bo się troszeczkę boję, ale. Ja pierdolę! Się bałem Five Nights at Freddy's kiedyś. Mangl, no Kurwa, diabła, ale ja możecie sami się sapię. tu stać mi Ja napisać edżuję podczas coś. nagrywania tego Właśnie, filmiku, nie? ja naprawdę Dosłownie. wam Ciekawe, czy podam działa. w razie czego też link do twórców. Nie dałem nika do twórców, jestem kurwa fejkiem. Działa! Możecie dalej pobrać. Oh my God, ja zrobię gameplay. 6 lat później. Teraz przechodzimy do naprawdę mocnego kontentu, widzowie. Do gameplayów. Markiplier by chciał taki gameplay nagrywać. Agario. Odcinek pierwszy. Jestem chory. Zagrajcie w grę Agario. Jestem chory. Trochę gorączkuję. Ale to nic, co nie? Za dwie subskrypcje maraton. Witajcie w takiej fajnej grze Już nie Agario. chcę oglądać tego filmiku. Tak, muszę być trochę. Tak będę mówił cicho, a nie muszę, ponieważ trochę muszę. Ja I sobie. pierdolę! Jakie komentarze ja robiłem kiedyś! Czekajcie, robię na chwilę cięcie i zamknę drzwi. Kurwa, to Moi nagraj od bracia. nowa! Jezu! Czy ja naprawdę miałam problemy z głową kiedyś? Czy ja nie umiałam zrozumieć podstawowych kurwa funkcji telefonu? Czy to jak się kurwa nagrywa filmiki? Ludzik! I żeby im powiadomić o takich rzeczach. Proszę! To jest dla kolegów, żeby ich powiadomić o takich rzeczach. Kurwa, ja nie miałem kolegów kiedyś w ogóle, o czym ja gadam? Byłem na urodzinach i był lód, zjadłem sobie loda. Ja nie chcę, kurwa, już oglądać tych filmików, no! Co to kurwa za komentary jest? Chory jestem i Przejebane. banan mnie zjadł, Kurwa, banan czy mnie ja zjadł. nie rozumiałem, jak działa ta gra, że ja mam kurwa odchodzić od tych kurwa większych i jeść mniejszych? Czy ja kurwa nie rozumiałem naprawdę, jak działa Agario? Charmander. Czy to jest już koniec oglądania takich treści na YouTubie? 5 usuniętych rzeczy z FNAFa. Jeden. Nigdy się nie pojawił drugi odcinek. Wiecie, to jest trochę kurwa smutne, że przez 3 lata tworzenia kontentu na YouTubie ja robię cały czas kurwa to samo. Czyli FNAF to jest trochę kurwa smutne. Ale obejrzyjmy, tak? Jakie jest 5 usuniętych rzeczy z FNAFa? Witam, z tej strony 101 Ała, a... Widzicie? I to był właśnie kurwa znowu ten powód, dlaczego ja nie mam niku na YouTubie. Jaki był proces myślowy podczas tworzenia kurwa niku 101 AOA? A to jest w ogóle trailer do Security Wiecie? Breach. Było kurwa tyle lat temu? O Boże! Czekajcie. Na FSB. Trailer. Jeden. Trailer. 3 lata temu. O kurwa. Jezu, jakbym chciał, żeby ta gra nigdy nie wyszła. Lecz o takich, które najprawdopodobniej znają tylko weterani Five Nights at Freddy's. O, Zapraszam. weterani Five Nights at Freddy's! Uuu. Uważam, że taka mechanika mogłaby mi pasować. Uważam, że taka mechanika. Wiecie, to jest trochę przykre, kurwa, że oglądam ten filmik i to jest dosłownie kurwa content, który robię teraz. Tylko, że w trakcie tych minut to bym rzucił trzema kurwami w stylu 50 memów, także
Jest lekki progres po tych 3 latach. Pamiętam, jak sam po dostaniu z 20 jumpscarów dopiero ogarnąłem jego mechanikę. W życiu, kurwa, czegoś takiego nie było. No mówię, to było, kurwa, kłamstwo, żywe oczy. Mogę się też założyć, że takie rozwiązanie byłoby bardzo uciążliwe. Mogę się założyć, że takie było bardzo uciążliwe. Kolejną rzeczą, którą chciałbym wam zaprezentować, to sprayt żółwia, który Scott zapożyczył ze swojej... Ja pierdolę, jaki żółw. Nightmare Fredbear zamiast ataku Fredless miał mieć atak Bad Pizza. Ja pierdolę, to jest naprawdę najgorszy, kurwa, ciekawostki na świecie. A właśnie wyświetla wam się na ekranie. Kurwa, skąd ja brałem w takiej dobrej rozdzielczości te gify, naprawdę. Wiecie, przeraża mnie pewna rzecz, że po pierwsze mój content wygląda praktycznie tak samo, tylko jest jeszcze bardziej zrobiony na odpierdol, a po drugie, że tak wygląda, kurwa, pół contentu FNAFa na YouTubie, że jest, kurwa, gameplay i się pierdoli w tle o głupotach. To jest poważny problem. Wiecie, ten film jest chuj nudny ogólnie. Wam powiem, dosłownie nic się śmiesznego nie dzieje, ale pokazałem wam po to, żeby pokazać, że jestem zjebany. Także wiecie, widzowie, zanim włączyłem nagrywanie, to czułem się naprawdę średnio. Trochę bolała mnie głowa, byłem śpiący, zły, smutny. Ale po obejrzeniu tych filmików czuję się, kurwa, jeszcze gorzej. Także mam szczerą nadzieję, że ten filmik poprawi wam troszeczkę humor. I co najważniejsze, dziękuję wam za ten 1000 subskrypcji. To jest rzecz, którą nie sądziłem naprawdę, że uda mi się dobić kiedykolwiek. A tym bardziej tak szybko, także absolutnie wam dziękuję. Cieszę się, że oglądacie moje filmy, cieszę się, że komentujecie, że piszecie mi masę komentarzy i tak dalej, i tak dalej. Miejmy nadzieję, że uda mi się bić kolejny 1000 i że wstawię przynajmniej jeszcze 3 inne filmy do końca tego roku. Także no, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że ten filmik wam trochę poprawił humor, pośmialiście się ze mną, ze mnie. Kocham was. Pa, pa.